Szczęść Boże, Karolina Gierat, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Na północy, na południu kontynentu, a także na zachodzie układy niżowe i fronty atmosferyczne. Nad pozostałym obszarem, w tym także nad Polską, wyż. Nad obszar naszego kraju napływać będzie chłodna masa powietrza. Dziś we wschodniej oraz w środkowej części Europy zachmurzenie małe i umiarkowane. Słońce pojawi się w Warszawie, w Berlinie, a także w Rzymie. Na zachodzie i na południu więcej chmur oraz przelotne i ciągłe opady deszczu. W Moskwie opady śniegu i tam najchłodniej, minus 2 stopnie, a najcieplej w Rzymie i w Madrycie po 22 stopnie. W naszym kraju po chłodnym i miejscami mglistym poranku rozpogodzenia. Zachmurzenie duże i umiarkowane na północnym wschodzie, a nad pozostałym obszarem pogodnie. Najwięcej słońca na południu oraz na zachodzie kraju. Termometry wskażą od 5 stopni w Białymstoku do 8 stopni w Gdańsku oraz w Zielonej Górze. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Spadek ciśnienia na barometrach w południe 1022 hektopaskale. Dziękuję za uwagę i zapraszam na przegląd regionów.